Nie zgadniecie, gdzie jesteśmy, ale zaraz wszystko się wyjaśni. Proszę bardzo. O, filmują nas. Cześć. Dodatkowa para rąk i oczu. Nie zgadniecie, gdzie jesteśmy. Zaraz się okaże, gdzie jesteśmy i z kim rozmawiamy. Z kim rozmawiam? Nazywam się Marcin Mrowicki. Marcin, jeszcze raz? Mrowicki. 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 Od Mrowiska. Od Mrowiska, tak. Dobrze. Jest. Panie Marcinie, co pan trzyma tutaj w ręku i w czym pan coś tam macza? Maczam farbie, a trzymam w ręku wałek. Po prostu prowadzimy warsztaty w tej chwili dla tutaj rezydentów ośrodka w Zalutyniu. To teraz się już wyjaśniło, że to jest to specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Zalutyniu. Tak jest. Tak i jest. Pan Marcin w formie takiego, no właśnie, panie Marcinie, malarz? Malarz, tynkarz, akrobata, jak to mówią. To ty powiedziałeś, jak chciałem tylko to rozwinąć. Słuchaj, skąd jesteś? Skąd nas przywitałeś? Przyjechałeś? Pochodzę z Oleśnicy. Daleko. Obok Wrocławia. No i przyjechałem tutaj stworzyć mural i przy okazji poprowadzić warsztaty dla najmłodszych tutaj uczestników. Uczestników, tak jest. To nie jest oczywiście ten mural. Ten mural zostanie na razie taką tajemnicą, o jego odsłonięcie dopiero jest planowane i pan Marcin nad tym muralem pracuje. Jesteśmy przy jeszcze innej zupełnie ścianie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Zalutyniu. I tutaj, panie Marcinie, warsztaty, tak? Tak jest, tak jest. Tutaj trwa w tym momencie impregnacja, z tego co słyszałem. Tak, wpierw pomalujemy na kolory, które będą też nawiązywać do tego muralu docelowego. No i później przy użyciu szablonów różnych kolorów stworzymy malunek wraz z dziećmi. Czyli to jest, ta ściana będzie przeznaczona pod ich wyobraźnię. Tak jest, tak jest. Nie będziesz tutaj gdzieś tam negował czy kierował, że coś może inaczej. No, nie kotek, a piesek, coś takiego. Będę sprawował, można powiedzieć, artystyczny dozór, ale inwencja będzie młodzieży. Super. Powiedz mi, jak zawitałeś tutaj do Zalutynia? Projekt, tak? Tak, stworzyłem projekt, tutaj odezwała się do mnie pani Kasia. Pozdrawiam panią Katarzynę Chryścionko. Tak jest. Jest z nami tutaj, nadzoruje. Pani Kasia się ukłoni. Dziękuję, dzień dobry. Projekt. Czego dotyczy projekt? No projekt nawiązuje, bo w ośrodku odbywają się zajęcia z hipoterapii, czyli zajęcia... Nie wiem, jak to powiedzieć, zajęcia... Z wykorzystaniem koni. Z wykorzystaniem koni, tak jest. I po prostu konie były głównym motywem muralu, ale też są różne motywy związane z lokalną przyrodą. Mm-hmm. Takim, powiedzmy to, abstrakcyjno-lekkim, w lekkiej stylistyce. Powiedz mi, czy takie warsztaty i taki twój udział w tym wszystkim dzisiaj w Zalutyniu, czy takich miejsc w twoim dorobku artystycznym, pracy jest więcej, było więcej? Znaczy akurat tego typu w ośrodku takim akurat nie, ale też jakby miałem swoją szkółkę w Oleśnicy Plastyczną, w której po prostu jakby tydzień w tydzień odbywają się zajęcia. No i też z doskoku pracuję w Gminnym Ośrodku Kultury w Oleśnicy i tam też mam zajęcia z dziećmi. Malowaliśmy tam razem z lokalną młodzieżą, była akcja Kolorowe Przystanki i wszystkie przystanki w gminie pomalowaliśmy też w różne takie. Więc bardzo ciekawy projekt. To nawiązuje w pewien sposób do tutaj dzisiejszej realizacji. Dlaczego wybraliście kolor niebieski? Chociaż przepraszam, czy to jest kolor niebieski może? Bo... Jest to niebieski kolor. Jest o, błękitny, dzięki. Błękitny kolor. No to, czyli nie niebieski, okej? Okay? Dlaczego, a dlaczego właśnie ten kolor tutaj pod ten obraz, który powstanie? Gdyż jakby nawiązuje on do kolorystyki muralu, a tam... A, rzeczywiście, wspominałeś. Ten kolor jest lekko przełamany, bardziej przypomina turkusowy niż taki czysto błękitny, ale żeby było troszeczkę inaczej, jednocześnie zbliżony efekt, to akurat ten kolor. Kolego, możesz sobie nabrać właśnie amunicję, kolega nam tu tam... pomaga. Jak masz na imię? Kacper. Jak Kacper sądzisz, czy to jest trudna praca, czy to jest fajna praca? Fajna. Fajna? Tobie też to widzę wychodzi. O, pięknie. Pięknie. Czyli ta ściana dzisiaj zostanie pokryta malunkami. Pani Kasia jeszcze. Kacper. O. I mamy małą Kasię. Pani Kasia również widzę, że tutaj
całkiem nieźle sobie radzi. Pani Kasiu, pani wie, że będzie pani Kasiu tutaj malowała jakiś rysunek? Tak. I co byś chciała tutaj malować? Masz już jakiś plan? Co namalujesz? Ale słuchaj, ten kolor ściany jest bardzo podobny do koloru twojej kurteczki. No Kasiu, radziłbym ci, żebyś może tą kurteczkę ładną sobie zdjęła, bo ona już taka ładna może nie być za chwilę. Pani Kasia mocno zapracowana w malowaniu, więc nie przeszkadzamy. Panie Marcinie, pan jeszcze tutaj ile czasu? Mural skończony ten główny? No jeszcze to trochę zajmie. Trudno mi tak się jednoznacznie określić. Niech to pozostanie słodką tajemnicą. Nie przeszkadzamy wam, jeszcze zrobimy taki pogląd z lekkiego oddalenia, ale musimy uważać na kwiatki, gdyż są to kwiatki jednej z pań wychowawczyń. I zazwyczaj uprzedzam gości, którzy będą odwiedzali ośrodek specjalny szkolno-wychowawczy w Zalutyniu. Gdybyście chociaż coś zrobili tym kwiatkom, urwali chociaż jeden pączek, to pożegnajcie się z życiem. Pączek? Pączek. Ładnie to wygląda? No ładnie. No. Pokażemy jeszcze uczestników. O. I jeszcze tutaj mamy uczestników. I nasze panie opiekunki. I jeszcze dowód na to, że rzeczywiście ręce są niemyte od czasu 2 lat. Pani Kasia też już cała w farbie. I pan Kacper. Panie Kacprze, brawo, gratulujemy. Bardzo wam dziękuję. To tyle, zostawiamy was na razie w takim, z taką no, niedopowiedzianą sprawą. Nie wiemy, co tu jeszcze powstanie, jakie kolorowe będą te obrazki tutaj i co tak naprawdę dzieciaki i młodzież z Zalutynia tu wymyśli pod kątem zamalowania tej ściany. Aczkolwiek powiem wam tylko tyle, że ten Zalutyń robi się strasznie kolorowy. Nie zdradzimy tych murali, które są z tamtej strony. Tyle możemy pokazać, tyle tylko. Za rogiem. Dlatego, że jest to wielkie otwarcie planowane na czerwiec i zostawmy to w takim niedopowiedzeniu. Jeśli ktoś oczywiście będzie mijał specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Zalutyniu, no trudno, no to przecież wstąpi, wpadnie, zobaczy, co zostało namalowane, jak to wygląda kolorowo i pięknie. No to gratulujemy, ale my obiecujemy, że zjawimy się tutaj podczas otwarcia, kiedy to już wszystko będzie ładnie, pięknie pomalowane i będziemy widzieli ten docelowy wygląd tego ośrodka i tych ścian, tak? Słyszę. Machamy? Cześć. Dziękujemy.